Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagram film o tym, jak łatwo jest podróżować Teslą. Dzisiaj jedziemy z Poznania do Krakowa. No jest kawałek, mamy ponad 500 km, ale chcę pokazać Wam, jak łatwo jest się poruszać na takim dużym dystansie. Mamy baterię naładowaną w 100%. Do celu mamy ponad 500 km, jeszcze nie wiadomo, bo ta mapa trochę inaczej pokazuje. Przerwę na ładowanie robimy w Kostomłotach, później w Katowicach. Obydwa przystanki będą na superchargerach. No i rano dojedziemy. Jest godzina pierwsza w nocy, także zobaczymy. Nie będę jechał szybko, tylko taką... Znaczy nie będę jechał wolno, ani szybko, tylko taką normalną prędkością rozsądną. Teraz drogą taką jednopasmową jadę 90 do 100 na godzinę. Ekspresówką pewnie około 140-150 km na godzinę. Zobaczymy, jak to wyjdzie z użyciem baterii i zobaczymy i pokażę Wam, jak to po prostu jest łatwo, że nie jest tak źle z ładowaniem. Kilka godzin temu wróciliśmy z Motor Show i skończyłem dopiero co przed chwilą tak naprawdę nagrywać Motor Show, a już zaczynam kolejny film, także nieźle, a mam w planach jeszcze 5 albo 6 filmów oprócz tego. Także jest co robić. Mam w tym momencie na komputerze chyba 6 filmów zmontowanych, które po prostu nie mam kiedy opublikować. Także subskrybujcie, żeby być na bieżąco, bo naprawdę będzie dużo tych materiałów. Dużo filmów już jest, które czekają na publikację. Dużo też powstaje aktualnie. A ile tutaj jest, to już w ogóle szkoda gadać, bo jest ich mnóstwo. Także subskrybujcie. Chciałbym dodać, że na tym odcinku będziemy korzystać tylko z ładowarek Tesli, z superchargerów. Trochę to może się wydawać oszukane, bo jakbyśmy pojechali gdziekolwiek indziej w drugą stronę Polski, no to już superchargerów nie ma. Także następnym razem może zrobię film o tym, jak to wygląda taka podróż bez używania superchargerów. Moglibyśmy też ładować we Wrocławiu, bo tak naprawdę jadąc z Poznania do Katowic, jadąc przez supercharger musimy odbić na Kostomłoty i odbijając na Kostomłoty nadrabiamy 51 km dokładnie, niż jeżeli byśmy jechali przez miasto i ładowali się na którejś stacji Greenwaya. Jednak nie chcę jechać przez miasto i ładować się dzisiaj na stacji Greenwaya, ponieważ we Wrocławiu jest, tak jak wcześniej wspominałem, Wozilla, firma, która wynajmuje auta na minuty, Nissan Leafy, i często kupuję ładowarki, więc nie chciałbym przejechać specjalnie przez miasto i zrezygnować z superchargera, żeby potem się okazało, że przy ładowarce stoi Nissan Leaf, no i nie możemy się naładować, bo będzie nam blokował ładowarkę i będziemy musieli czekać, aż przyjedzie ktoś z obsługi i go odłączy. Także no już nadrobimy te 51 km i pojedziemy do superchargera. No i przy okazji przez cały wyjazd będziemy korzystać tylko z superchargera. Także do zobaczenia w Kostomłotach. Albo nie, tak jak zawsze w każdym filmie wstawiamy urywek z mostu we Wrocławiu i z S5, także do zobaczenia na S5, potem przy moście we Wrocławiu i w Kostomłotach. Jesteśmy już na miejscu. Chowam się za murem, bo strasznie wieje wiatr. Nie chcę, żeby... Chcę, żeby było coś słychać. Dojechaliśmy tutaj na kilkunastu procentach baterii. Szczerze mówiąc, nie oszczędzałem baterii, jadąc z S5. Jechałem w granicach 160-170 na godzinę. Niekoniecznie cały czas na tempomacie. Więc zużycie energii, tak jak teraz widzicie, jest przy takiej dynamicznej jeździe. Dalej ładujemy się tutaj godzinę. Jedziemy dalej do Katowic na supercharger.
Udało nam się już dojechać do Katowic. Już nawet udało nam się naładować w 100% baterię. Teraz idziemy dalej do Krakowa. Wcześniej byliśmy w Kostomotach, trochę nam się przedłużyła podróż, bo zasnęliśmy wszyscy, też trochę zaspałem, auto się naładowało do pełna i tak naprawdę chyba 5 minut po zakończeniu ładowania jeszcze byliśmy podłączeni, że niestety zmęczenie wzięło górę, ale to jest właśnie to, że jest taka przerwa na sen i od razu lepiej mi się po tym pojechało. Teraz się ładowaliśmy godzinę w Katowicach i jedziemy dalej do Krakowa. Chciałbym dodać jeszcze, że nie jechałem powoli, bo jechałem około tam 160, czasami nawet 180 km na godzinę i w większości było to przyspieszanie i zwalnianie, ponieważ akurat mieliśmy złą passę i co chwilę mi wyjeżdżał tir wyprzedzał tira, no i po prostu cały czas było hamowanie i przyspieszanie, więc z baterii trochę więcej zeszło. Zobaczcie sobie teraz na statystykach, jakie było zużycie. Było trochę większe na odcinku Wrocław-Katowice niż na odcinku Poznań-Wrocław. Aktualnie mamy godzinę 9 rano. Tak jak wspominałem wcześniej, no jest tak późno dlatego, że zaspałem, ale moglibyśmy z godzinę bez problemu skrócić ten czas dojazdu tutaj. Teraz jedziemy do Krakowa i dalej później do Zakopanego. Jesteśmy już w Krakowie. Jesteśmy teraz w hotelu Merkury naprzeciwko Galerii Krakowskiej. Kiedyś tu byłem i wiem, że to jest fajna ładowarka. Znaczy fajna, no 11 kW, ale fajnie, bo można iść sobie do galerii albo na przykład sobie tutaj w hotelu posiedzieć, zjeść coś. Jest się w samym centrum praktycznie, parking jest strzeżony, więc jest bezpiecznie. Na odcinku 533 km zużyliśmy 145 kWh, co daje nam 273 watogodziny na kilometr. Takie zużycie energii dosyć duże, ale dlatego, że jechaliśmy w większości autostradami, no jechaliśmy z prędkością około średnią autostradami 160 km na godzinę. Drogę powrotną planujemy jechać, nie wiem czy to się uda, ale spróbujemy wracać z maksymalną prędkością 90 albo 100 km na godzinę, jeszcze trzeba to obliczyć. I chciałbym, żebyśmy przejechali z Krakowa do Poznania na jednym ładowaniu. Także to będzie wyzwanie, ale zobaczymy jak będzie z czasem, jak to będzie z naszą cierpliwością. No więc to na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania i piszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć o Tesli, bo komentarzy jest bardzo dużo. Także spodziewajcie się następnych filmów. Mam już w zanadrzu kilka, tak jak wcześniej mówiłem. No i będę robił dalej. Także pozdrawiam, do widzenia. Jeszcze jedna rzecz a propos zajmowania miejsc na ładowarkach przez auta spalinowe. Tutaj mamy do dyspozycji dwa miejsca do ładowania samochodów elektrycznych, ale na jednym stoi diesel. Więc teraz kulturalnie bierzemy serweteczkę, długopis. Chodźcie. I piszemy tak. No więc piszemy taką wiadomość. Drogi kierowco, proszę o niezajmowanie miejsc parkingowych przeznaczonych do ładowania aut elektrycznych. To tak jakby ktoś zablokował tobie dostęp do dystrybutora na stacji benzynowej. Dziękuję za zrozumienie. I taką karteczkę tutaj wkładamy panu ładnie do szyby. I jedna osoba może więcej, która będzie zdawała sobie sprawę, żeby nie i przestanie parkować na miejscach dla aut elektrycznych. Na razie.